siema, jedziemy do salonu MAZ. Będziemy testować motocykle dla was. Tak jest. Chińczyki. Zamieniamy się? Strasznie. Dam ci 125. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. No. Zaraz będziemy wam... Tak jest, zaraz pisać. Będziemy filmować. Tak jest. See you. Zaraz, jesteśmy. Bardzo. Siema, jestem Kuba. Zapraszam na kanał Black Opso. Dajcie suba, dzwonkiem, lajka i koma. Siema, jesteśmy w salonie MAZ. Części, motocykle, kłady, wszystko. Siema dziadek. Siema. Jesteśmy w kłady, motocykle, części i serwis MAZ. Pogadamy jeszcze i zobaczymy się później, nie? Jaki jest ty? Nie, testuję. A, wiesz co, on chyba będzie sprzedany. Wiesz? Dobrze. Bo już klient do mnie dzwonił. Pani chce. O, beretta. Tylko tam beretę zużyliśmy? Nie. Tam jeszcze z przodu są dwa, zużyliśmy. Ale ta jest odpalona akurat, ta beretta? No. Tylko ta? Do odpalenia? No ta jest odpalona, tamte też możemy odpalić. No dobra, no to co mamy tam? RFZ? No. 140 czy 125? Tata jest 250. Ło! Wow. A z mniejszych? 125, to jest 125. No. I 140 składowa. Aha, no to my na razie weźmiemy dzisiaj te trzy. Na testy. Dobrze. I za tydzień przyjedziemy na następne. Ten? Wcale nie jest mały. Przecież Kuba, ten nawet będzie za duży na ciebie. No. Nawet nie sięgnie. Ja przez to będę musiał przetestować. Ja go trzymam, no. Nie da rady. Nie da rady. Dasz radę? Da radę? No to ja będę cię trzymał. Dobra? Już widzę, że wydech mi się tu podoba. A ty nie możesz przestać, widzę. A słuchaj, Maciek. A można tym się, Kuba by mógł się tym przejechać? Kuba, do roboty. Już ci kaski daję. Weź swój. Ja biorę mój. Kamery trzeba załadować. Kuba RFZ 125. Muszę mu pomóc. Ja też jestem golny, Kuba. Nie dasz rady? Bym musiał jakbyś podtrzymał. No. To i... No, ale potem wiesz, dobrze nawrócisz. No. To lepiej nie, to może ja, co? No. Tu się przejdzie. Straszna. Kładem jeździłeś. No wysoka jest bardzo, nie? No. Ty na pole jedziesz? Idę stąd. Trochę na ulicę też. No to ja ci ogram trochę. Powiem wam, że sympatycznie, ta jedynka, dwójka. Wszystkie biegi do góry macie, jak w MRF-ie. To był luz. Wydaje, że mocowo to tak jak 120 MRF-a. 140 będzie mocniejsza. Luz sobie wbiłem. Też licznik motogodzin.
jest bardzo wysoka. Czyli od 10 lat gdzieś. Zaraz sprawdzę też pozycję na stojąco, jakby się tym w terenie jeździło. Zaraz wjadę na poletko. Skrzynia biegów bardzo ładnie pracuje. Po prostu. Z jedynki na koło chcę wyrywać. Z dwójki też. Właśnie poderwałem. Się postarał, to by poszedł ostro i zdecydowanie. Dobra, teraz RFZ i test na polu. Chodź na pole. Ja trochę za duży jestem. Działa pani? Na dwójce, wiesz, wyrywa na koło. To wyrwij teraz. Teraz? No. Tu. Dobra, wstawiamy do garażu. No dobra. Jakie wrażenia? Jaka to jest? Nie wiem, fajne, nie fajne, nie wiem. Super, fajne. Fajne. Bardzo mi się podoba ten motocykl. Ja nawet nie wiem, czy mi się podoba. Delikatnie wodzi. Ja nawet sam nie wiem, czy mi się podoba. Fotogonem i godzin ma się zbudowany. Potekają sound, tak wybaczę. Jedzenie bardzo fajne. Tutaj macie jak do husqvarny czas, nie ma zamówienie takie kupić. Ślika się na tym tyłek, trzymaki, kajki malowane, szymbaka, widzę, że to podobnie wygląda. Vampir! Viper. No to Viper. Pod nóż te sety, jakie kurcze, patrzcie.
flagi porządne. Lampa. Pierwszy raz widzę w takim małym krosie lampę. Gdzie się ją zapala? Nie ma. Nie no, gdzieś musi być. Tutaj patrz. Zobacz. LEDową lampę macie? No chodź tu, chodź. Zobacz. No i to jest legal. Na koło wyrywa. 5000 cena, bez złotówki. Skład, składy, motocykle, serwis, części, mas, salon. O, mój rodzynek! RFZ 250 Racing. 125 RFZ. I ma nawet światła. Powiem wam, że nawet dorosły bym sobie mógł pojeździć taką RFZ-ką 125. Co majsterszef? Dzięki! Proszę. Nawet dorosły może taką RFZ-ą 125 polatać. No, trójka i patrzcie co to. Na koło idzie. Ale jaja. Widziałeś? Na koło idzie, no jedź. To wszystkim na kole polata. No idzie. Przednia zabawa. Też ma dobre. Jedno pole można tym zryć. Nara, hejo z RFZ-y. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.